Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Witam Was w pierwszym materiale zrealizowanym w roku 2019 i z tej okazji mam dla Was garść informacji. Pierwsza sprawa jest taka, że to co już zauważyliście na tej planszy, na początku filmu, że sponsorem Wypraw Leona jest firma Newell. Już tłumaczę o co chodzi. Na ten moment posiadam tylko jeden akumulatorek do kamery GoPro i jeden do tego oświetlacza, co pozwala mi realizować filmy w tych mniejszych sztolniach i w tych średnich, chociaż to nie zawsze, ponieważ bywało już tak, że czasami musiałem korzystać z powerbanka i tą kamerę doładowywać. Żeby akumulatorków nie kupować, żeby oczywiście nie wytracać tych pieniędzy, które zostały zgromadzone na zakup sprzętu, o sprzęcie też Wam pewnego dnia opowiem, postanowiłem nawiązać współpracę z firmą Newell. Ta firma produkuje akumulatorki, ładowarki, oświetlacze i innej maści tego typu sprzęt. No i ja napisałem do nich z prośbą, czy byłaby opcja nawiązania takiej właśnie współpracy. No i się panowie i panie zgodziły. A więc jestem im bardzo wdzięczny, a więc problemów ze światłem, z prądem, podziemią już mieć nie powinniśmy. A czemu wybrałem firmę Newell? Ano dlatego, że wcześniej posiadałem kamerę GoPro 5, GoPro 6 i tam używałem zamienników właśnie firmy Newell, zresztą w oświetlaczu dalej jest ta moja pierwsza zakupiona bateria firmy Newell. W kamerach SJ-Cam 4000 i 5000 też miałem zamienniki firmy Newell i te zamienniki po prostu dają radę. Druga plansza jest poświęcona oczywiście patronom i osobom, które mnie wspierają przez PayPal, a więc wszystkim oczywiście dziękuję. No a trzecia plansza z tym Fordem Mustangiem. No cóż, sprawa wygląda tak, że Krzysztof, użytkownik portalu wykop.pl, tam nosi nazwę Klopsztanga, wsparł mnie na platformie Patronite tym najwyższym progiem, a więc za 150 zł, a więc bardzo Ci serdecznie Krzysztofie dziękuję. No i my wszyscy możemy Krzysztofowi podziękować, ponieważ prowadzi on działalność, a mianowicie wypożycza swojego odrestaurowanego czarnego Mustanga z roku 1966 na różnego rodzaju eventy. No i gdybyście takim Mustangiem chcieli sobie pojeździć albo pojechać do ślubu, na urodziny, tak naprawdę na co tylko chcecie, wystarczy skontaktować się z Krzysztofem i ustalić szczegóły. A więc będę Wam wdzięczny, jeżeli na fanpage'u Krzysztofa, tutaj może wyświetlę teraz link, zostawicie polubienia. Nas to nic nie kosztuje, a Krzysztofowi zwiększymy zasięgi i naprawdę mu w ten sposób pomożemy i podziękujemy za to wsparcie. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Pamiętacie to miejsce? We wcześniejszym filmie pokazywałem Wam, że to jest moje wyjście ze sztolni rycerskiej. No tak naprawdę to jest to wejście na poziom drugi sztolni rycerskiej. Tak, istnieje drugi poziom sztolni rycerskiej, nie wszyscy o tym wiedzą. No a to dlatego, że sztolnia została wykuta około roku 1940 na potrzeby stworzenia ujęcia wody pitnej. No ale na tą wodę natrafiono znacznie wcześniej, a pomimo tego faktu sztolnia była kuta dalej. A w dodatku za tą obudową, proszę pokażę, właśnie z bloczków skalnych kryje się wejście na wyższy poziom, który właśnie znajduje się tam. I tam teraz muszę się wcisnąć. Słuchajcie, tak to tutaj wygląda. Musiałem się wczołgać przez bardzo wąską szczelinę. No i tutaj mam takie wejście do góry. Jak widać, wszędzie leje się woda. I tam do góry mam jakieś 10 metrów. Muszę się tam wczołgać jakoś. Uważałem, żeby tego luźnego materiału nie zrzucić tutaj na dół, bo wtedy już stąd nie wyjdę. Wtedy odgrodzę sobie po prostu drogę powrotną. A więc taki zimny prysznic mnie tu trochę czeka. No dobra, postaram się Wam to pokazać z trochę innej perspektywy. Stamtąd się wydostałem i musiałem wejść tutaj na górę. Tutaj już pada naprawdę konkretnie, tu nawet płynie nam jakiś strumyczek. No oczywiście najbardziej będę musiał uważać podczas tej drogi powrotnej, żeby tego całego materiału skalnego nie spuścić sobie tam na dół, bo wtedy już nie wyjdę. Muszę umyć łapki, ponieważ obsługuję sprzęt
No i dobra, trzeba wejść jakoś tam na ten górny poziom. Jakieś resztki drewniane. Trudno powiedzieć od czego. Być może jakiś drabin. Słuchajcie, deszcz tutaj jest po prostu masakryczny. Jeszcze kawałek i widzę już sztolnię. Udało się. Tutaj mamy już ten drugi poziom sztolni. A spójrzcie jeszcze raz, jak to wygląda tutaj na dole. Po takim deszczu musiałem się tutaj przejść. A już nie będę zmniejszał poziomu mocy, ponieważ ledwo co ten oświetlacz działa. No i co? Czeka mnie króciutki spacer po tym drugim poziomie, a później będę musiał jakoś wrócić. Jestem już cały przemoczony. Dobra, nie tracę czasu, idziemy. Możemy iść w prawo i możemy iść w lewo. Jak widać, mamy resztki obudowy albo i tu jest fragment śruby. Być może jakiś drabin. Trudno mi to powiedzieć. Dobra. Pójdziemy sobie najpierw w tą odnogę, a więc tą prawą. Ta odnoga ma również prawą stronę. Jednakże tutaj jest przodek. A więc idziemy tutaj, a więc tak naprawdę naszym źródłem. Idziemy do źródła, ponieważ tu jak widzę wody jest naprawdę bardzo dużo. Ale tutaj również mamy już przodek. Nawet nie wiedziałem, że ten poziom jest aż tak rozbudowany w pewnym sensie. Myślałem, że jest to o wiele krótszy. Dobra. I teraz możemy iść jeszcze tutaj. Tutaj również mamy lewą odnogę kończącą się po kilku metrach przodkiem. I tu podejrzewam, że też mamy już przodek. Zgadza się. Tu mamy przodek i dwie takie metalowe, nawet nie płyty, co płytki. Dobra, cofamy się. Będziemy musieli się stąd teraz bardzo powoli wydostać. Woda ziemi przybyła. No. Pamiętam, że była twoja, że faktycznie tam się grzyby wali, już wszystko woda pociągnęła. No, okej, okay, zgodnie z prośbą jednego z widzów, zakończenie tego oraz innych filmów nagrywam już na powierzchni, żeby nie kusić losu. Tak jak mogliście zauważyć, wejście na ten drugi poziom sztolni rycerskiej dosyć niebezpieczne. Tam mamy jakieś 11-12 metrów takiego czołgania się, czasami wręcz na czworaka musiałem się tam do góry dostać. Cały czas leci dosyć mocno woda, ona płynie i po tym, co się osypało, kapie również ze stropu dosyć intensywnie. No i oczywiście my, wdrapując się tam na górę, powodujemy, że ten luźny materiał skalny zaczyna nam się osypywać. No i istnieje ryzyko, że odetniemy sobie oczywiście drogę powrotną. Po co w ogóle powstał ten drugi poziom, tego nie wiem. Są takie
przesłanki i dostępne przesłanki, które możecie sobie tam gdzieś tam w internecie przeczytać, że nadzór w pewnym roku nad tą sztolnią przejęła organizacja TOTTA, która zajmowała się m.in. budową wszelkiego rodzaju podziemnych budowli właśnie dla III Rzeszy. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, można to potraktować jako ciekawostkę. Tak czy inaczej, sama sztolnia rycerska również okazuje się być ciekawym tworem. Z mojej strony byłoby to wszystko. W opisie tego filmu macie linki do moich mediów społecznościowych. Tam również znajdziecie link do pierwszego materiału na temat sztolni rycerskiej oraz do strony firmy sklepu Newell. Gdybyście potrzebowali jakiejś akumulatorki, ładowarki, to tam ten sprzęt znajdziecie. Ja oczywiście zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. No i będę Wam wdzięczny za te kciuki, łapki w górę, ponieważ to jest takie podziękowanie dla mnie za to, co robię. Jak już wcześniej wspominałem, na YouTubie nie zarabiam. No i tak to wygląda. Dobra, z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.